Bardzo jestem zadowolona. Zdobyłam tutaj wiele nowych przyjaźni, dzięki czemu też zawsze, kiedy byłam na tej, właśnie przychodziłam na półkolonie, nie byłam sama. Na sportowo, aktywnie, mimo pogody, jaka nam tutaj dopisuje, a nieraz i przeszkadza, mamy tak zorganizowany czas, że dzieci mają trochę wytchnienia. Zajęcia są tak zorganizowane, że są w klimatyzowanych pomieszczeniach, na przykład ścianka wspinaczkowa na Toyota Park, czy też odskocznia, gdzie dzieci sportowo się bardzo mocno wyżyły, można powiedzieć, w agroturystyczne gospodarstwo, gdzie również mieli warsztaty, ale tak to zostało zorganizowane, że dzieci były zadowolone, bo były i zabawa, i nauka, i przede wszystkim odpoczynek. Na przykład byliśmy ostatnio na ściance wspinaczkowej w Toyota Park, gdzie też bardzo dobrze się bawiłam. A co trzeba było robić na takiej ściance wspinaczkowej? Jak wygląda? Bo to chyba jest bardzo trudne. No, to jest ogólnie taka wysoka ścianka, po której po prostu musieliśmy się wspinać. Nie ten, kto szybciej, kto wyżej, tylko chodziło o to, żeby to zrobić dobrze i bezpiecznie. Mhm. Trzeba było mieć jakiś specjalny strój? Jak to wyglądało? Były jakieś zabezpieczenia? Były ogólnie takie, tutaj takie wpięcia. Mieliśmy taki jakby strój, który... I jak wchodziliśmy na trasę, to się przypinaliśmy do karabinczyków, które, bo jak zjeżdżaliśmy, to one nas po prostu tak jakby trzymały i pozwalały nam bezpiecznie zjeżdżać. I co jeszcze było fajnego? Powiedziałeś, że zawarłaś przyjaźnie, a jeszcze które miejsce Ci się podobało szczególnie? Odskocznia. Tam też zrobiłam właśnie, nauczyłam się zrobić gwiazdę bez rąk, bo właśnie tam się dobrze bawiliśmy. A po powrocie robiliśmy talent show, na którym tańczyłam i dostałam pierwsze miejsce. Wow, a co to był za taniec, powiedz mi? No, to był taki taniec, taki mieszany do piosenki Szary Świat w Stanach. No i po prostu ten taniec wymyśliłam już wcześniej, ale wczoraj go dopracowałam i zatańczyłam. I co, siedzieć w domu raczej nie będziesz przy komputerze? Nie, ja nigdy nie siedzę w domu przy komputerze, ja ruszam się aktywnie. Na przykład właśnie w pierwszy dzień półkolonii nauczyłam się różnych rzeczy z jiu-jitsu brazylijskiego. No to udanych wakacji Ci życzymy, dziękuję. Dziękuję. 5 dni, tak jak Pani powiedziała, aktywności bardzo różnej i to są dzieci też bardzo w różnym wieku. W różnym wieku mamy dzieciaczki tutaj u nas od 7 do 13 lat. Przekrój taki podstawówka, można powiedzieć. Mamy również dzieci z Ukrainy, które się bardzo dobrze zaklimatyzowały. Są takie mieszane turnusy, jakie organizuje MOS przez całe wakacje. Mamy 7 turnusów właśnie takich mieszanych i 8 turnusów również dla dzieci z Ukrainy, to przedszkola. Także jest naprawdę pełna obsada, mamy bardzo dużo chętnych jeszcze, mimo że tutaj turnusy już są wypełnione po brzegi. Widać, MOS ma taką ofertę, że wszyscy są zadowoleni i chętnie uczestniczą.